Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na tematykę perfumową i już zauważyłam, że zaczynają się pojawiać takie właśnie filmy w tematyce jesiennej, mimo że lato jeszcze się tak na dobre nie skończyło, bo jeszcze mamy dobre 3 tygodnie lata, kalendarzowego oczywiście, ale wiadomo, że różnie to bywa. We wrześniu już z reguły mamy takie nastroje bardziej jesienne. Ja jesień bardzo lubię, jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu i słuchacie różnych moich wywodów na różne tematy, to wiecie, że jesień to jest moja ulubiona pora roku. I ja jestem też trochę sezonowa, nawet bardzo sezonowa, jeśli chodzi o makijaż, perfumy. Lubię po prostu utrzymywać ten taki roczny rytm i po prostu bardziej się nastrajam w poszczególne sezony i też perfumy jak najbardziej używam sezonowo. No i właśnie dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tych perfumach, o tych zapachach, które mi się kojarzą jesiennie, ale raczej skupiłam się na tym początku jesieni, albo może na takiej pogodzie bardziej deszczowej. Nie mam tutaj takich ciężkich, mocnych zapachów, po które raczej sięgam w taką bardziej chłodną pogodę, czyli już bardziej zimą, tylko bardziej takie przejściowe, na takie chłodne dni, ale bardziej deszczowe. Strasznie się motam w tym wszystkim. Po prostu chodzi mi o to, że dla Was wszystkich, którzy mnie oglądacie z Polski, jesień wygląda trochę inaczej niż tutaj w Anglii, bo w Anglii jesień to przeważnie deszcze i wiatry. Tutaj niekoniecznie jest zimno, a przynajmniej nie tak szybko. Ten okres przejściowy jest taki dosyć długi i czasami jeszcze we wrześniu, czasami jeszcze na koniec października jest dosyć ciepło i jest ładna pogoda, natomiast jest tak bardzo skrajności w skrajność, bo albo są ładne dni i ciepłe, albo jest naprawdę brzydko i deszczowo i wiecznie, także nie ma takiego typowego przejścia jesiennego, jak to na przykład bywa w Polsce. Także może niepotrzebnie taki długi wstęp. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o perfumach, które kojarzą mi się jesiennie, ale kojarzą mi się raczej z taką pluchą, z taką wietrzną, deszczową pogodą i trochę z takim jesiennym też otuleniem. Także będzie tutaj trochę perfum takich chłodnych, a trochę takich bardziej otulających na poprawę humoru. O, tak ja to widzę. Także jeżeli taki temat filmu Was interesuje, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I takim zapachem, który mi się najbardziej kojarzy, chyba właśnie z taką wietrzną, mokrą pogodą i z mokrym lasem, no to jest oczywiście Sarah Jessica Parker Stash. Ja wiem, że to są perfumy wycofane i słabo dostępne, ale mi udało się kupić. One czasami się pojawiają w różnych miejscach, także warto chyba na nie polować. I rzeczywiście jest to zapach... Jest to zapach bardzo oryginalny, moim zdaniem, przynajmniej na mój nos i na te wszystkie zapachy, które zdążyłam przewąchać w swoim krótkim, olfaktorycznym życiu, to jest to zapach zdecydowanie wyjątkowy i nie czuć w ogóle, że to są jakieś perfumy celebryckie, czy tam perfumy gorszej jakości, jak to się zwykle myśleć o perfumach celebryckich, tylko jest to coś naprawdę niszowego, tak jak o tym mówią na większych kanałach, to ja rzeczywiście to rozumiem i myślę, że to jest prawda, że to jest zapach taki bardziej niszowy. Na pewno nie jest to zapach dla każdego i może byłoby bezpiecznie, że tak powiem, ryzykownie, kupować go w ciemno, ale z drugiej strony, jeżeli Wam się nie spodoba, to na pewno bardzo łatwo go odsprzedacie, bo jest to zapach, który rzeczywiście jest rozchwytywany. Słuchajcie, mi on się kojarzy rzeczywiście z mokrym lasem, z takim lekko podgniłą ściółką. Kojarzy mi się też z taką skrzypiącą starą bramą, metalową starą bramą do parku. Kojarzy mi się też trochę z takim starym domem z drewnianymi dębowymi półkami pełnymi zakurzonych książek. To jest taki zapach właśnie drzewno-leśny, trochę zakurzony, trochę mokry, zdecydowanie chłodny. Dla mnie nie ma tutaj nic takiego otulającego. Dla mnie to jest raczej taki metaliczny chłód, metaliczny taki w sensie takiej właśnie starej, żeliwnej bramy, coś w tym stylu. Skrzypiącej. No tak mi się to wszystko kojarzy. Zapach raczej drzewny, raczej chłodny, wilgotny, może trochę idący w męską stronę, nawet nie trochę, nawet bardzo, ale moim zdaniem nadal jest to unisex, ale nie jest to zapach typowo kobiecy, typowo słodki, kwiatowy, nic z tych rzeczy. To jest bardziej taki, mówię, idący trochę w męską stronę. Moim zdaniem zapach, który świetnie współgra z taką deszczową pogodą. On nie będzie nam w tą deszczową pogodę jakoś poprawiał specjalnie humoru, tylko będzie się z nią po prostu zgrywał. To jest taki właśnie zapach tych deszczu spływającego po oknach, także tak mi się to wszystko kojarzy. Bardzo, bardzo jesiennie mi się kojarzy, nie zimowo, nie z taką właśnie słoneczną jesienią, tylko bardziej z taką deszczową, wietrzną pogodą. Także tak mi się ten zapach kojarzy. I podobne skojarzenia nasuwa mi się tutaj, jeśli chodzi o ten zapach. I to jest Olfactive Studio i to jest Chambre Noire. To jest zapach, który z kolei ma w sobie dużo skóry, ale tutaj ta skóra jest taka, mówiłam Wam na początku, że to jest taka skóra brązowa, sztywna, takiego futerału na aparat fotograficzny albo futerału na jakiś instrument. Taka skóra chłodna, lekko drapiąca w gardle, z takim, tutaj w ogóle też jest chyba pieprz, o ile mnie pamięć nie myli. I ten zapach cały jest taki właśnie bardzo chłodny, bardzo taki przestrzenny, powietrzny, ale jednocześnie trochę drapiący w gardle. Zdecydowanie tutaj czuć tą skórę, ale nie jest to taka ciepła, kwaśno-słodka skóra, jak w niektórych innych zapachach, tylko raczej taka właśnie brązowa, sztywna z futerału, inaczej tego nie potrafię określić. Zapach bardzo taki przestrzenny, tak jak już się powtarzam, bardziej taki świeży, chłodny, też idący trochę w męską stronę i też mi się kojarzy z takim chłodem. Może nie tyle z deszczem, ale zdecydowanie z chłodem, z wiatrem może. Zdecydowanie jest to dla mnie zapach właśnie taki jesienny, chłodny, może trochę ponury, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bardziej może melancholijny, o tak, nie tyle ponury, co melancholijny, taki do kontemplacji, do jakichś rozmyślań. Coś w tą stronę idące. Przepiękny zapach. Niestety parametry tutaj nie są dla mnie zbyt zadowalające. Moim zdaniem jest to zapach, z której strony ja mam go pokazać, bo to imitacja aparatu fotograficznego jest z jednej strony, a napis wytłoczony jest z drugiej, ale nie wiem, na ile to będzie widoczne. Także bardzo fajna butelka, fajne opakowanie, też zapach niszowy. Parametry moim zdaniem nie są tutaj zbyt dobre. Dla mnie to jest zapach, który ja na sobie wyczuwam przez jakieś 4 godziny. Później oczywiście ja czuję ten zapach na ubraniach, jak już wetknę nos w koszulkę, to czuję ten zapach, ale tak, żeby czuć od siebie to tak maksymalnie 4 godziny, także mogłoby tu być lepiej. Niemniej jednak zapach jest naprawdę moim zdaniem oryginalny, fajny, taki właśnie jesiennie nastrajający. I podobny taki chłodnie dla mnie wybrzmiewa, ale może to nie w takiej kolejności. Nie, no w takiej kolejności, bo chciałam tak coraz cieplej iść. Także tutaj jest troszeczkę cieplej i to jest Hoja de Cuba, czy Hoja de Cuba, Hoja de Cuba. Firma czy dom perfumowy Berdoues. I to jest, słuchajcie, zapach z tytoniem. I on tutaj już ma taką lekką słodycz, taką słodycz owocową, bym powiedziała. Nie wiem, ja się zakochałam w takich, w ogóle mam takie ciągoty do takich nut w perfumach, które są uznawane za kontrowersyjne i wiem, że nie każdy je lubi, dlatego że bardzo lubię właśnie nuty drewniane, ale lubię też nuty skórzane, lubię nuty tytoniu, lubię nuty udu, także są to takie nuty, które wiem, że nie każdemu przypadają do gustu. Tutaj to jest zapach, który no, Hoja de Cuba, czyli typowo zapach oparty na tytoniu. I ten tytoń tutaj jest taki lekko owocowy, taki troszeczkę słodkawy, ale nie jest to taka słodycz jakaś waniliowa, cukierkowa, pralinowa, nic z tych rzeczy. Bardziej jest to taka słodycz owocowa. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Taka słodycz, jaka mogłaby płynąć z jakichś, na przykład z jabłek, czy z tego typu owoców, ale tu nie ma nut jabłek. Chodzi mi o taką właśnie słodycz kompotu owocowego, o tak. I ten tytoń tutaj przepięknie gra, to nie jest taki tytoń z popielniczki, czy nawet to nie jest taki tytoń z cygara, czy z fajki, tylko bardziej taki właśnie no, owocowy tytoń, inaczej tego też nazwać nie potrafię. Perfumy, które mi się kojarzą z jesienią, ale już z takim bardziej słonecznym, ładniejszym dniem. niekoniecznie z deszczem, niekoniecznie z jakimś wiatrem i chłodem, tylko właśnie taką łagodną jesienią, może nawet polską, słoneczną jesienią. Coś w tym stylu. Zapach, który przepięknie nastraja, poprawia moim zdaniem humor, ale nie nazwałabym go jakimś jesiennym otulaczem. Na to on jest zbyt chłodny, zbyt taki znowu przestrzenny, powietrzny. Raczej jest to zapach, który kojarzy się z ładną jesienną pogodą, której niczego nie trzeba dodawać i niczego tutaj nie trzeba otulać, o tak. Przepiękny zapach, moim zdaniem też całkiem dobre parametry, nie genialne, ale te 5-6 godzin wyczuwamy go na sobie, także też moim zdaniem zapach godny poznania. Marka Berdoues, jeżeli będziecie chcieli ewentualnie zakupić coś, to trzeba sobie dobrze tego poszukać, bo rozstrzał cenowy zauważyłam w internecie, jest naprawdę bardzo duży i ja kupiłam konkretnie na Make-up UK w bardzo dobrej cenie, ale widzę czasami na innych stronach, że on jest o 50% droższy niż to, co za co ja za niego zapłaciłam, także moim zdaniem tego zapachu trzeba po prostu dobrze poszukać i nie kupować z pierwszego lepszego źródła, bo niepotrzebnie przepłacać. Słuchajcie, zapach, który mi się kojarzy poniekąd z tym z Bordeaux. Uważam, że nawet jest dosyć mocno podobny, chociaż nuty zapachowe tutaj są zupełnie inne. To jest oczywiście Ebony Wood od Zary. Ja tutaj czuję podobne nuty takiego właśnie owocowego tytoniu, chociaż tutaj tego tytoniu, z tego co pamiętam, w składzie nie ma. Ale poniekąd jest to zapach podobny, także jeżeli podoba Wam się Ebony Wood, to te Hoja de Cuba powinno Wam też się spodobać. Jakie tu w ogóle są różnice? Ten jest trochę słodszy. No ale czuć tutaj, ja wyczuwam te takie charakterystyczne nuty tytoniu, chociaż wiem, że go tutaj nie ma. Zapach podobny. Ten jest trochę bardziej chłodny, ten jest troszkę bardziej ciepły i bardziej słodki. Niemniej jednak dużo w nim czuję podobieństw i też moim zdaniem to jest taki zapach właśnie na ten początek jesieni, gdzie jeszcze niekoniecznie jest bardzo chłodno. To też nie jest zapach, który jakoś tam szczególnie będzie poprawiał humor. On będzie się raczej zgrywał z tą jesienną pogodą, ale raczej są to dla mnie takie cieplejsze jesienne dni. Nie jest to zapach, który mi się kojarzy z wiatrem, z deszczem, z jakąś pluchą jesienną, tylko raczej z takim ładniejszą jesienną pogodą. Mówię, zapach też delikatnie drzewny, delikatnie tytoniowy, delikatnie słodki, ale ta słodycz tu jest taka bardziej wyważona, taka lekko owocowa, znowu taka słodycz raczej kompotu, nie umiem tego inaczej określić. Po prostu nie jest to taka słodki syrop, czy jakiś tam wanilia, czy praliny, tylko raczej taka delikatna słodycz. I tak jak mówię, tutaj jest dużo tego drewna. Ja tutaj wyczuwam nuty tytoniu albo coś, co się bardzo z tym tytoniem kojarzy. Także jeżeli lubicie tego typu zapachy, to jak najbardziej polecam. Oczywiście zapach jest dosyć dobrze znany, bo to jest jeden z tych zapachów Zary, który jest też rozchwytywany, ale wciąż dostępny. Także myślę, że też za niewielkie pieniądze bardzo ciekawy zapach. Warty zaznajomienia się z nim to na pewno. Kolejne perfumy, które są też moim zdaniem takie chłodne, ale już zupełnie idące w innym kierunku, bo tutaj mamy zapach już troszeczkę orientalno-różany i to jest Chopard Rose Malaki. Ja już kilkukrotnie o tym zapachu mówiłam, jestem w nim rozkochana. Moim zdaniem znowu jest to zapach zdecydowanie chłodny, ale właśnie kojarzący mi się jesiennie. Raczej nie jest to zapach na zimę, raczej to nie jest zapach na lato, czy na wiosnę nawet, tylko właśnie jesienny zapach, przez to, że on jest taki chłodny. Ale tutaj mamy tą różę podbitą właśnie taką lekką skórą, może drewnem, bo tutaj chyba udu nie ma w składzie, ale to jest ta róża podbita skórą i drewnem, tak ja to odbieram. Róża raczej taka chłodna, taka dojrzała, ale nie bardzo słodka, nie taka syropowa, nie taka bardzo dżemowa róża, tylko raczej dojrzała, ale chłodna. O tak, zdecydowanie czerwona róża, ale jeszcze taka nieprzejrzała, nie taka bardzo wysłodzona. No i właśnie podbita tą skórą i drewnem. Przepiękny zapach, moim zdaniem jak najbardziej unisex. Też widzę w tym zapachu mężczyznę, ale ja sama również po niego będę chętnie sięgać właśnie jesienią, dlatego że ja kupiłam go w takim okresie, gdzie kłócił mi się z pogodą, o tak. Także chętnie będę go używać teraz właśnie we wrześniu, w październiku. Moim zdaniem przepiękne takie wprowadzenie do tej orientalnej róży, jeżeli pociąga Was ten profil zapachowy, ale wszystkie te arabskie zapachy są dla Was zbyt przerażające, zbyt mocne, zbyt intensywne, to tutaj jest coś takiego bardzo wyważonego, bardzo eleganckiego. To nie jest, znaczy jest to orientalna róża, ale nie w takim arabskim stylu, tylko raczej w takim oswojonym, europejskim stylu, o tak, zachodnim. Przepiękny zapach, moim zdaniem, o świetnych parametrach, tak jak mówię, przepięknie skomponowane, jak najbardziej zapach na jesień, także serdecznie polecam się z nim zapoznać. No i dalej to już jest pierwsza piątka. Mówiłam na początku, że mam 10 zapachów, mam 10 zapachów tutaj, także jesteśmy w połowie. Słuchajcie, kolejny zapach to już tutaj robi się coraz bardziej ciepło, tak mi się wydaje. Może to od tego zacznę? Może od tego zacznę, tak. Coraz bardziej ciepło i to jest Grès, État de Grâce, o tak, zapach się nazywa, dom perfumowy Grès. Zapach, o którym rozpływałam się już w zeszłym roku i w tym roku chętnie po niego będę znowu sięgać, mocno siedzi. Słuchajcie, to jest bursztyn, ale to jest taki inny bursztyn, bo przeważnie zapachy bursztynowe są takie bardzo słodkie, bardzo syropowe, bardzo otulające, a ten bursztyn jest taki skórzano-pudrowy, zakurzony, o tak. Zdecydowanie bursztyn, zdecydowanie czuć tutaj tą żywicę, ale ona nie jest taka bardzo słodka. Tutaj czuć wyraźnie takie nuty skóry, podobne nuty skóry, jakie wyczuwam tutaj w tym Olfactive Studio, tylko że tutaj one są podbite pieprzem, więc wszystko jest takie bardzo chłodne i rześkie. Tutaj ta sama skóra, też taka właśnie brązowa skóra z futerału jakiegoś muzycznego, ale podbita bursztynem i ona się robi bardziej ciepła, bardziej chłodna, bardziej ciepła, bardziej otulająca, ale dalej jest to taka skóra chłodna i przestrzenna. Wiem, że to wszystko nie ma sensu, co mówię, ale nie jestem może dobra w opisywaniu tych zapachów. Mówię Wam takie po prostu odczucia, jakie mi przychodzą do głowy, że jest to z jednej strony ten bursztyn, który jest delikatnie słodki, delikatnie utulający, a z drugiej strony jest ta sztywna, taka chropowata skóra, która jest chłodna i taka właśnie bardziej przestrzenna, lekko drapiąca w gardle i to wszystko jest takie trochę pudrowe, ale ten puder to jest raczej taki, to nie jest taki puder jak w takich zapachach typu Narciso Rodriguez, to jest raczej taki przykurzony, puder, który się raczej kojarzy ze starymi kosmetykami i być może przez to wszystko ten zapach ma lekkie wydźwięki vintage, ale nie bardzo, może lekkie echo takich zapachów vintage, ale nie nazwałabym tego stricte zapachem vintage, także moim zdaniem zapach bardzo ciekawy, szczególnie biorąc pod uwagę, że te zapachy są śmiesznie tanie, bo my tu mówimy o kwotach rzędu 12-13 funtów na eBay, także nawet jeżeli Wam się nie będzie podobał, to chyba dużo nie stracicie, a moim zdaniem zapach jest bardzo oryginalny. Ja przynajmniej w swojej kolekcji nie mam drugiego takiego zapachu, nawet jakoś zbliżonego, podobnego. Raczej zapachy bursztynowe mam takie bardziej słodkie, bardziej żywiczne, to jeszcze tutaj o nich wspomnę, czy bardziej przyprawowe, a tu jest taki bursztyn w połączeniu ze skórą i z tym pudrem, z takim lekkim kurzem, jakimś lekkim vintage, właśnie taką zakurzoną, starą, taką znoszoną torebką. Tak mi się to wszystko kojarzy. Zapach moim zdaniem bardzo elegancki, zapach, który będzie się nadawał też na każdą okazję, jak najbardziej do pracy, jak najbardziej na co dzień, czy nawet na większe wyjście, dlatego, że jest to zapach po prostu elegancki i moim zdaniem przez to on pasuje do wszystkiego. Nie jest bardzo wytworny, że tylko do eleganckich ciuchów, będzie się też nadawał do normalnego, takiego jak to się mówi, casualowego stroju, ale moim zdaniem jest to raczej zapach elegancki. To nie jest taki zapach dla frywolnej młodej dziewczyny, tylko raczej dla bardziej dojrzałej kobiety, ale nie chcę przez to powiedzieć, że jest to zapach vintage, po prostu elegancki, o tak. Przepiękny zapach i też mi się kojarzy właśnie z taką chłodną jesienią. Nie jest wystarczająco dla mnie ciepły, syropowy, otulający, bo takie zapachy lubię używać zimą. Właśnie jesienią wolę takie bardziej chłodne, wietrzne, deszczowe zapachy. I podobnym zapachem jest właśnie Roberto Cavalli Nero Assoluto. To też jest zapach drzewny. Tu jest drzewo z paczulą, przez to on już właśnie wchodzimy bardziej w tą ciepłotę. Ta paczula tutaj jest taka bardziej otulająca, bardziej taka słodkawa, bardziej ciepła, ale przede wszystkim jest to paczula w połączeniu z drzewem. I ja nie wiem, jakie tu drzewo, czy cedar, czy jakieś inne drzewa. W każdym razie jest to zapach wciąż dla mnie taki bardziej chłodny niż ciepły, jest bardziej taki dystansujący niż otulający. Pomimo tej paczuli tutaj, pomimo tego ciepła, to dla mnie tutaj jest przewaga tych drzewnych nut i właśnie przez to dla mnie on bardziej jest taki chłodny. Chociaż myślę, że jest to kwestia bardzo indywidualna, bo słyszałam u innych, na innych kanałach, też Justyna Potocka wspomina o tym zapachu i ona mówi, że to jest zapach taki bardziej otulający, właśnie na chłodniejsze dni, a mi on bardziej się kojarzy chłodno. Także chyba wszystko zależy od tego, które nuty z tego zapachu będziecie bardziej wyławiać, dlatego że moim zdaniem on ma takie dwa bieguny. Z jednej strony ma tą ciepłą paczulę i delikatnie, tutaj też są chyba jakieś praliny, więc on jest delikatnie słodki. Z drugiej strony ma chyba też nuty pieprzu, aha, też tutaj są nuty liang-liang, których ja w ogóle nie wyczuwam, ale zaś z drugiej strony jest ten pieprz i to drzewo, które dla mnie są bardziej chłodne, więc wszystko zależy od tego, w którą stronę on będzie się dla Was bardziej przychylał. Dla mnie on się przychyla bardziej w te takie chłodne nuty i przez to dla mnie on bardziej się kojarzy właśnie z deszczową nutą, z deszczową pogodą. Kojarzy mi się bardzo ten zapach ze skórzaną kurtką. No właśnie, ze skórzaną kurtką, także przepiękny zapach, również uważam, że wart zapolowania, bo ja nie wiem, czy on jest wycofany, czy nie, on wciąż jest jeszcze dostępny, wciąż w bardzo atrakcyjnych cenach, także na pewno jest wart poznania. Ja bardzo chętnie bym chciała dorwać jeszcze w swoje ręce tę oryginalną wersję, w sensie podstawową wersję Roberto Cavalli, tą Roberto Cavalli chyba. I myślę, że sobie sprawię, może tylko nie wiem, czy to jest zapach jesienny, zimowy, dajcie znać. To jest jedyny zapach z tej serii, który ja znam i naprawdę polecam, uważam, że jest rewelacyjny, również pachnie drożej niż kosztuje, bo to są zapachy, znaczy ten Roberto Cavalli to są perfumy, które są w granicach gdzieś tam 20-25 funtów. Moim zdaniem on pachnie drożej niż kosztuje, o tak. Kolejny zapach, który też jest gdzieś tam pomiędzy, ale już tutaj się robi coraz bardziej słodko, bardziej syropowo, ale również jest to zapach, który mi się niezmiennie kojarzy ze skórzaną kurtką i nie wiem dlaczego. I to jest również taka perełka, jeden z tych zapachów, które są po prostu śmiesznie tanie, a zapach moim zdaniem jest rewelacyjny. I jest to Elizabeth Arden Fifth Avenue, ale w wersji Royal, czyli ta czarna butelka. Piątą alejkę na pewno tą podstawową większość z Was zna, lubicie, nie lubicie, również jest to zapach niby vintage, ale moim zdaniem wciąż na czasie. Ja tak jak nie jestem fanką zapachów kwiatowych, tak uważam, że piąta alejka jest ładnym zapachem i chętnie bym kiedyś do tego zapachu wróciła, bo w przeszłości zużyłam na pewno co najmniej dwa flakony, ale to już lata temu. Ale teraz nie o podstawowej alejce, piątej alejce, tylko właśnie w tej wersji Royal i moim zdaniem ten flanker nie ma nic kompletnie wspólnego z tą wersją podstawową. To jest zupełnie inny zapach i moim zdaniem, nie wiem dlaczego on się w ogóle nazywa Fifth Avenue. Słuchajcie, to jest zapach, znowu tutaj jest dużo tej paczuli, takiej czekoladowej paczuli, takiej alienowskiej paczuli. I tak sobie pomyślałam, że ja nigdy nie miałam, nie alienowskiej, przepraszam, Angel, takiej paczuli jak z Angela. I ja, słuchajcie, nigdy Angela nie miałam, nie używałam, mam tylko próbkę i to wody toaletowej. I tak sobie myślę, że są naprawdę duże podobieństwa pomiędzy tymi zapachami, ale gdybym miała te zapachy jakoś do siebie porównać, to powiedziałabym, że to jest taka starsza i bardziej mroczna siostra Angela. Dlatego, że o ile Angel jest taki bardziej słodki i bardziej mi się kojarzy raczej z młodszą osobą, to tutaj ten zapach jest taki bardziej poważny, ale w taki inny sposób, bardziej taki bardziej tajemniczy, bardziej taki grunge'owy. To jest właśnie ta starsza siostra, która nosi skórzane wysokie buty i skórkową kurtkę i prawdopodobnie jeździ na motorze, o tak. Tak mi się kojarzy ten zapach. Tutaj w ogóle są też nuty maliny i jakiegoś likieru alkoholowego. Chyba likieru po prostu, czy koniaku, nie pamiętam. I te nuty też tutaj wyraźnie czuć. Ta malina dodaje właśnie takiej słodkości, takiego właśnie alkoholowego wydźwięku, jakiegoś dobrego trunku. Przy tym jeszcze ta paczula, która jest taka bardziej właśnie piwniczna, bym powiedziała, to znaczy bardziej taka słodka, trochę wilgotna, trochę czekoladowa. No i też tutaj wyczuwam jakieś nuty drewniane, może też skórzane. Przepiękny zapach. W ogóle by nikt nie pomyślał, że to jest piąta alejka Elizabeth Arden, że to jest zapach po prostu, który można kupić za bezcen na eBay. I naprawdę jak Wam wpadnie w ręce, to polecam, bo to jest zapach, który pisze historię i moim zdaniem to jest zapach, który na pewno warto poznać. Świetny zapach moim zdaniem na jesień. Niekoniecznie kojarzy mi się z deszczem i z wiatrem, ale kojarzy mi się ze skórzaną kurtką i przez to mi się kojarzy właśnie z zapachem jesiennym. Także piąta alejka w wersji Royal. Świetny, świetny zapach, godny polecenia za niewielkie pieniądze. I na koniec mam dwa zapachy, które już są bardziej takie ciepłe, otulające, kojarzące mi się raczej z ciepłym swetrem, z kocem, ale nadal nie są to takie mocno syropowe ulepy, jakie lubię nosić zimą, tylko coś gdzieś tam pomiędzy. Właśnie taka ładna, słoneczna jesień, albo właśnie siedzenie na kanapie pod kocem. I pierwszy z tych zapachów to jest jeden z nowszych zapachów w mojej kolekcji, to jest Molinard Ambre. Powiem Wam, że Molinard to jest chyba moja nowa obsesja i będę chciała zrobić w przyszłości filmik właśnie o zapachach Molinard, bo odkrywam je, mam ochotę mieć ich więcej. W tej chwili mam dwa pełne flakony, jedną miniaturę i próbkę, która wiem, że zamieni się w pełen flakon, także mam taka nowa obsesja, jeśli chodzi o Molinard. I Ambre, słuchajcie, to jest taki bardzo klasyczny bursztyn. Bardzo klasyczny bursztyn, który kojarzy mi się też z innymi bursztynami w mojej kolekcji, ale ten jest zdecydowanie bardziej taki, bardziej łagodny, bardziej taki, czuć tutaj tą słodką żywicę i dodatki takiej wanilii i tak dalej, jakiś przypraw, więc tak jak mówię, jest to dosyć tradycyjny bursztyn, taki jak Bon Perfumé 301, czy jak ten, nie znam innych takich bardziej popularnych, jak Ambre 114 chyba z Artisan Perfume. To są też takie wszystko bardzo tradycyjne bursztyny, natomiast ten jest troszeczkę bardziej łagodny, trochę bardziej taki na nie taką bardzo zimną pogodę, o tak. Nie chcę powiedzieć, że ma gorsze parametry, chociaż poniekąd tak jest. On nie jest taki bardzo mocno projektujący i nie jest całodziennie trwały, raczej to jest taka trwałość 5-6 godzinna i przez to ten zapach dla mnie zimą by gdzieś zniknął, a jesienią będzie bardzo ładnie wybrzmiewał. Tak mi się wydaje, bo jeszcze nie miałam okazji go nosić jesienią, bo znowu kupiłam go w jakąś tam inną porę roku. Przepiękny, klasyczny bursztyn, ale nie jest taki bardzo ulepny, nie jest taki bardzo syropowy i przez to nie będzie taki bardzo męczący, nawet jeżeli będzie ładna jesienna pogoda, o tak. Ale dalej jest to zapach raczej słodki, raczej utulający, raczej do swetra, pod koc, tak jak powiedziałam. Przepiękny, taki klasyczny bursztyn, lekko pudrowy, słodki, żywiczny. No bursztyn jest zawsze żywiczny, bo bursztyn to żywica. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Taki bursztyn w klasycznym wydaniu, ale bardziej delikatny niż inne może znane Wam bursztyny. Przepiękny zapach, chętnie go będę nosić właśnie we wrześniu, w październiku, tak myślę. No i ostatni zapach w dzisiejszym zestawieniu to jest zapach, który jest poniekąd też taką moją obsesją i nie wiem, gdybym miała wybrać, nie wiem, top 5 czy top 10 zapachów z całej mojej kolekcji, to ten na pewno by się w tym zestawieniu znalazł. I jest to również zapach, który zapoczątkował moją miłość do Le Couvent de Minime i to jest Hatai. Hatai, czyli wilczyca. To jest zapach, który jest mi bardzo ciężko opisać, bo ja nie znam nic podobnego. I jest to zapach, który zawsze powoduje, że ja po prostu jak tylko wącham korek, to od razu przymykam oczy. No jest po prostu przepiękny. I dla mnie jest to zapach typowo na jesień, być może na zimę też, chociaż nie jest bardzo ciężki. Typowo moim zdaniem na jesień jest to zapach, który bardzo mi nie tyle poprawia humor, co po prostu mnie uspokaja i w jakiś taki sposób mnie otula. I to jest też zapach, który ja czasami lubię używać na noc, do łóżka. Zapach, który mnie po prostu tak otula takim miękkim szalem. Słuchajcie, jedyny zapach, gdybym miała go porównać do czegokolwiek, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to słoń od Kenzo, tylko że słoń jest dużo bardziej upiorny, w sensie takim, że słoń jest dużo bardziej słodki, dużo bardziej ekspansywny, no jest po prostu słoniem. A to jest taka jego dużo bardziej delikatna, taka bardziej cywilizowana wersja. Również jest to zapach, który przede wszystkim kojarzy mi się z kakao, ale jako masłem kakaowym, a nie tyle takim sproszkowanym kakao. Raczej jest to zapach taki maślany, kakaowy, lekko przyprawowy, może lekko cynamonowy, maślany. Ja nie wiem, dlaczego mi zawsze, jak wącham ten zapach, to zawsze mi przychodzi do głowy porównanie, że jest to zapach maślany, bo on ma właśnie taką kremowość w sobie, taką miękkość, taką tłustość nawet, takiego właśnie masła kakaowego. Ja wiem, że tutaj w ogóle producent podaje chyba tylko 3 czy 4 nuty, o ile mnie pamięć nie myli, więc ciężko jest coś z tego wywnioskować. Wiem na pewno, że tu jest masło kakaowe i jest też chyba żywica, dlatego wciąż jest to zapach jak najbardziej bursztynowy, ale to nie jest taki bursztyn, taki słodki i gęsty, tylko bardziej tłusty i maślany. Zapach jest przepiękny, po prostu nie wiem, czy cokolwiek Wam powie ten opis, ale jest ciepły, jest lekko słodki, jest lekko kakaowy, jest lekko przyprawowy, ale przy tym parametry jego są świetne. To nie jest zapach, który będzie wypełniał sobą cały pokój, tak jak słoń, ale myślę, że na długość ramion jest wyczuwalny i przede wszystkim jest trwały. I to jest taka trwałość naprawdę kilkudniowa, bym powiedziała. Chyba ze wszystkich zapachów Lecouvin, a mam ich w swojej kolekcji już chyba z 7, to ten zapach jest najbardziej trwały i w ogóle ma świetne parametry. Ten i Smyrna. Zapach po prostu o trwałości kilkudniowej, także jeżeli lubicie zapachy o dobrych parametrach, jeśli chodzi o trwałość, ale niekoniecznie takie ekspansywne, które wypełniałyby sobą pokój, to na pewno jest to zapach, z którym warto się zapoznać. W ogóle, jeśli ciekawi Was Le Couvent de Minime, to ja bardzo Wam polecam zapoznać się z zapachem Hatai, bo moim zdaniem to jest ich najlepszy zapach i jeden z najpiękniejszych zapachów w mojej kolekcji, o tak, i jak najbardziej zapach na jesień. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film, moje zestawienie zapachów na początek jesieni, gdzie się spodziewam wiatru, deszczu i gorszego samopoczucia może, chociaż nie w moim przypadku. Ja jesienią mam bardzo dobre samopoczucie, bo po prostu bardzo jesień lubię i bardzo lubię te właśnie wszystkie jesienne zapachy. Także tak wygląda moje zestawienie na początek jesieni. Oczywiście postaram się zrobić taki film również z początkiem zimy, gdzie pokażę Wam takie bardziej intensywne, bardziej może słodkie, bardziej żywiczne, bardziej przyprawowe zapachy właśnie na te konkretnie już zimne miesiące, na zimę. Także mam nadzieję, że tak się stanie, bo właśnie też chciałam Wam na koniec powiedzieć, że dzisiaj usiadłam do kręcenia filmu, mam zamiar nakręcić 2 filmy o takiej właśnie tematyce jesiennej, ale chcę Was uprzedzić, że nie wiem po prostu, jak będzie to wyglądało w przyszłości, na ile będą się te filmy u mnie na kanale pojawiać regularnie, dlatego że mam po prostu ciężki czas taki rodzinnie i nie wiem po prostu, czy mentalnie będę w stanie myśleć w ogóle o YouTubie i nagrywać filmy, mówiąc szczerze. Wiem, że brzmi to bardzo tajemniczo, ale nie chcę mówić tutaj o swoich prywatnych sprawach publicznie. Po prostu czeka mnie kilka ciężkich miesięcy i nie wiem, na ile będę priorytetyzować YouTube w ogóle, czy w ogóle mieć ochotę nagrywać. Dzisiaj mam ochotę nagrywać, dlatego że jest to dla mnie taka trochę odskocznia. Chciałam się po prostu oderwać od czarnych myśli i coś tutaj nagrać. Tak jak mówię, nagram jeszcze jeden film, ale no nie wiem, na ile regularnie będą się te filmy pojawiać, ale nie znikam na zawsze, przynajmniej taką mam nadzieję, że nie znikam na zawsze. Postaram się od czasu do czasu coś nagrać, szczególnie, że kupiłam najnowszą paletę, tą z Nomad, więc też mam nadzieję, że nagram z nią jakiś makijaż. Także mam nadzieję, że jakieś jeszcze parę filmów się pojawi, ale mówię, nie wiem, czy one będą regularnie, na pewno nie będą 2 razy w tygodniu, nie wiem, czy będą co tydzień. Także jeżeli zobaczycie jakieś przerwy u mnie na kanale, to nie martwcie się, żyję, jestem, po prostu mam trochę gorszy czas i nie wiem, czy będę w stanie po prostu te filmy regularnie nagrywać. Także to by było na tyle ode mnie dziś. Zapraszam już na ten kolejny film, który mam zamiar dzisiaj jeszcze nagrać, a tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!